to koniec nazwy Abstra, ponieważ nasza spółka zmienia nazwę na Studi. Słuchajcie, jakie są szybciutko powody? To tak, pierwszy oczywisty, najbardziej rzucający się w oczy, to jest taki, że Abstrahuje myliło się z Abstra. Czyli wszystko, co robiliśmy na kanale, było brane, że cała spółka to robi i co to spółka robiła, było nam przypisywane. No i jakby powodowało to dużo komunikacyjnego chaosu, to pierwszy powód. Drugi powód taki, że zmieniło się dużo w spółce, zmieniła się władze spółki, zmieniła się struktura udziałów. Jakby ta zmiana nazwy to odzwierciedla. No a trzeci powód jest taki, że po prostu troszeczkę ta działalność inaczej wygląda, tutaj panowie na pewno rozwiną, ale troszeczkę czym innym się spółka już zajmuje i po prostu ta zmiana nazwy ma odzwierciedlać nowy kierunek.